Panie Brest? Proszę oddać te dokumenty. Wy tędy. Ty ze mną. Pół roku wcześniej. Myślałeś, że się wymkniesz? Pogniecisz mi koszulę. Nie wiem, czy zdołam się powstrzymać. Spóźnię się. Takie napięcie bardzo szkodzi zdrowiu. Jesteś niebezpieczna. Cholera, kanapa od rodziców. Zapłacisz mi za to. Jak wiadomo, w miejscach publicznych zarazki przenoszą się głównie przez ręce. Gromadzą się na naszych dłoniach i klamkach. Stąd propozycja firmy Corpus. Źle. Trzeba zmienić całe wystąpienie. Ustalaliśmy to razem. Za szybko przechodzisz do sedna. Musisz stopniować napięcie. Jak uratować ludzkość? Co to za cudowne lekarstwo? Klamka bezdotykowa. Nie przesadzasz? Nie. No cóż. Pewnie jej też podpadłem. Trzeci raz w tym tygodniu. Nie gniewaj się, ale nie poprowadzisz jutrzejszej prezentacji. Wiem, że ci obiecałem, ale to za duże ryzyko dla firmy. Nie możesz mi tego zrobić. Świetny z ciebie inżynier. Znacznie lepszy ode mnie. Ale w sprawach handlowych jesteś zbyt sztywny. Sztywny? Właśnie. Firma Corpus, słucham. Antonin Brest? Życzę powodzenia podczas prezentacji. Słucham? To pan wymyślił klamkę bezdotykową? Takich talentów jak pański trudno nie dostrzec. Kto mówi? Jean-Baptiste Pirelli. Agencja One for One. Jeden z moich klientów szuka specjalisty od ergonomii. Nie jestem zainteresowany. Jeszcze nie złożyłem oferty. Do widzenia. Czy nie czas pokonać narzucone ograniczenia? Żegnam pana. Do zobaczenia. Kto to był? Łowca głów. Interesują się mną. Tworzymy doskonały tandem. Ufamy sobie. Taka komplementarność jest bezcenna.
Sandrine jeszcze nie ma? Mówiła, że ty też się spóźnisz. Kłamczucha. Hej, dzieciaki. Charlotte! Charlotte? Już w ogóle nie mają ojca? Jest na służbie, jak zwykle. Twój klient wie, że jego pianino stoi bezpańsko? Ludzie mi nawalili. Sam nie mogłem dostarczyć. A jak zginie? W Saint-Denis nikt nie ruszy mojej ciężarówki. Szanują mnie. Za szacunek. Pogadaj z nim. Gadałem. Uważa, że tylko on umie się sprzedać. Co to znaczy umie się sprzedać? Nie jesteśmy towarem. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Powiedz to swoim ludziom. Zobaczymy, czy zaczną pracować w niedzielę. Abdul, przeprowadzki to ich przyszłość, ale oni nie chcą iść za ciosem. Dzwonił do mnie łowca głów. Pirelli z czegoś tam. Pytał, czy jestem gotowa wspierać cię w rozwoju zawodowym. Bezczelny. Mogłaś mi o tym powiedzieć. Rozłączyłam się. Byłeś zainteresowany? Dobrze wiedzieć, co w człowieku cenią. Raczej, na ile wyceniają. Cześć wszystkim. Cześć, Guillaume. Twoja kolej. Od razu? Wiemy, że bakterie przenoszą się głównie przez ręce. Dlatego nasza firma opracowała system ULNA. Dzięki niemu można podnieść poziom higieny w waszych przedsiębiorstwach, gdyż umożliwia on otwieranie i zamykanie drzwi bez użycia dłoni. Do produkcji wykorzystaliśmy polipropylen, gama kolorów do wyboru. Przedstawiam państwu nasze dzieło. Klamkę bezdotykową. Proszę ze mną. Gabrielu, jesteś już duży. Mama ci mówiła. Zgadzam się z nią. Rozumiem twoje rozczarowanie. Tak będzie lepiej. Słuszna decyzja. Z miejsca odprawiam każdego, kto wybiera kanapę. Trzeba odróżniać tych, którzy spoczywają na laurach, od tych, którzy zawsze są w gotowości. Można połączyć wygodę i skuteczność. Pan wybrał to drugie. Mam prostą zasadę. Ruch to zysk. Moi konkurenci nie wyciągnęli wniosków z kryzysu. Ja postanowiłem rozruszać rynek. To znaczy, w pewnej firmie, dla której poszukuję pracowników, ktoś się wypalił, ktoś inny osiągnął próg niekompetencji. To nie nasza wina, takie są fakty. Stawiam diagnozę. Opróżniam stanowisko i proponuję je panu jako idealnemu kandydatowi. Tak działa one for one. One man for one job. Ale ja nie chcę zmieniać pracy. Przyszedłem zasięgnąć informacji. Woli pan nabijać kawę szefowi? Niektórzy lubią się poświęcać. Zawdzięczam firmie wszystko. To firma zawdzięcza wszystko panu. Jej szef dobrze o tym wie i dlatego spycha pana w cień. Ale w razie trudności zwolni pana bez wahania. Nie sądzę, żeby pan Trey... Wolno panu być biernym. Mam tylko nadzieję, że bliscy nie spodziewają się po panu za wiele. Nie mam takich problemów i nie podoba mi się, że pan dzwonił do mojej dziewczyny. Sandrine? Pasujecie do siebie. Oczywiście. Jej też nie zależy na pańskiej karierze.
Pan wybaczy, ale skromność i lojalność to szlachetne cechy. Ale czy nie hamują pańskiego rozwoju? Niech pan dopuści do głosu ambicję. Bez niej nadal bylibyśmy jaskiniowcami. Niech pan powie, jakiej posady pan pragnie, a ja panu ją znajdę. Zamówiłem dziś zestaw specjalny. Co świętujemy? Jesteś w ciąży? Pamiętasz faceta z agencji zatrudnienia, który do ciebie dzwonił? Proponuje mi kierowanie działem ergonomii u Magellana. W tej wielkiej firmie zajmują się ergonomią? Zrozumieli, że to przynosi zyski. Chcesz tam pracować? Takiej oferty się nie odrzuca, zwłaszcza w kryzysie. Nie cieszysz się? Cieszę. Mam tańczyć na stole? Jeszcze niczego nie podpisałem, ale mam wielką ochotę. A jaka pensja? Nie dobijaj mnie. Magellan oferuje też pracownikom apartamenty po preferencyjnych cenach. Saint-Emilion, tuż obok firmy. Żeby cię mieć pod ręką. Za długo siedzimy w Saint-Denis. Nie wiem, czy mam ochotę na przeprowadzkę. A co z Geoffroy? Wygraliśmy. 10 tysięcy naszych klamek w pierwszym roku i odnawialny kontrakt. Więc szybko znajdziesz kogoś na moje miejsce. Co ty gadasz? Przechodzę do Magellana. Mamy rynek zbytu. Będziemy się rozwijać. Czekaliśmy na to od lat. Czasami trudno pogodzić się z faktem, że ktoś chce sięgać wyżej. Możesz tu sięgać, gdzie chcesz. Czy ja ci zabraniam? To zawsze będzie twoja firma. Chodzi ci o forsę. I to w chwili, gdy zaczynamy zarabiać. Nigdy nie miałeś zmysłu handlowego. Nie rozumiesz. To fakt. Nie rozumiem, jak możesz pchać się do firmy, która oszczędza na jakości i bezpieczeństwie. Wszyscy mamy trudności. Zmniejszamy budżety. Walczymy z konkurencją. Ale nie idź tam. Wycisną cię jak cytrynę, a potem wyrzucą. Zaczynam w poniedziałek. Padnę w weekend po rzeczy. Rozstajemy się, ale pozostaniemy przyjaciółmi. Już sam nie wiem. Benoît, wybacz, śpieszę się. Korpus paktuje z diabłem? Tylko ja. Pokieruję działem ergonomii. W miejsce Martin Girarda? Witaj w wielkim świecie. Dzięki. Tylko uważaj na hamulce. Słucham? Nie wiesz? Martin Girard rozbił się na autostradzie. 210 na godzinę. 14 rannych, 2 trupy. Poszedł na całość. Nie wiedziałem. Z przemęczenia musiał pomylić pedały. Mnie on pasował. Ty będziesz trudniejszym rywalem. Zwerbował cię Pirelli? Tak. To mój pierwszy dzień. Ten Pirelli ma nosa. Od ciebie też bierze 10% dochodów? Przez 5 lat awansowałem o 2 szczeble, zasuwając na maksa. Teraz chcę przystopować. Żona myśli o 3. dziecku, a ja nawet nie mam czasu dla dwojga. Naprawdę muszę już iść. Cześć. Wybierzmy się kiedyś na lunch. Witamy u Magellana.
Z tym identyfikatorem może się pan poruszać po całym budynku. Numer pańskiego telefonu jest z tyłu. Dyrektor generalny czeka na pana. Nie mogę się zgadzać na byle co. Generalizuje pan. Dobrze pan wie, że nie, panie prezesie. Antonin Brecht. Consigny. Powiem od razu, byłem przeciwny tak szybkiej nominacji. Zwłaszcza kogoś, kto... Ale nie pytano mnie o zdanie. Przykro mi z powodu pana Martin Gerarda. Grégoire był moim przyjacielem. Miał usprawnić pracę taśmową w rzeźniach. Bez jego doświadczenia będzie trudno utrzymać ten kontrakt. Mogę przejrzeć dokumentację? Leży na pańskim biurku. Właściciele chcą zamknąć zakłady we Francji. Za droga robocizna. Ma pan 3 dni, żeby zmienili zdanie. Nie możemy stracić tego zlecenia, więc pewnie nasza współpraca będzie krótka. Witam w firmie. Przyszłość należy do nas. Pirelli. Gdzie on się podziewa? Przydadzą ci się te regały? Na pewno ich nie chcesz? Tam jest pełno półek. Zgoda. Mogę wziąć twoją zmywarkę. Moja już ledwo chodzi. Dobra. Resztę zabiorę jednym kursem. Wezmę pomocnika. Antonin ci nie mówił? Jego firma załatwia przeprowadzkę. Pogadaj z nim, może cię wkręci. Dziwne, że ci nie mówił. Nic nie szkodzi. Ma ważniejsze sprawy na głowie. Pomogę ci. Co to za miny? Wiem, że będziecie tęsknić, ale bez przesady. Mnie też jest smutno. Tyle tu przeżyliśmy. Czasami trzeba zrobić w życiu porządki. To jest kobieca solidarność? Mówiłam to do niego. Chyba o nas nie zapomnicie. Siedem miesięcy uczą się sprawiać tusze, a po 3 latach są niezdolni do pracy wskutek bólów mięśni i stawów. Nic dziwnego. W innym kraju problem powróci. Ale tam nie wkroczy inspekcja pracy. Elvis, masz wyniki badań? To działka Fanny. Ja i Simon zajmujemy się technologią i strukturą. No tak. Bóle wynikają z powtarzalności ruchów. Zasoby ludzkie muszą stać się dla firmy rentowne. W rzeźniach ludzie przychodzą i odchodzą, póki nie udowodnimy, że warto ich zatrzymać. Nie warto. To nierozsądne. Dlaczego Mark? Trudno przekonać klienta, że na tym zarobi. W dobie kryzysu firm nie obchodzą 5-letnie projekty. Większość z nich nie wie, czy przetrwa kolejny rok. To poprzenośmy wszystko za granicę. Zatrudnię Rumunów na wasze miejsce. Też wyjdzie taniej. Ergonomia się opłaca, jestem tego pewien. Inaczej by mnie tu nie było. Przyjrzymy się dokładnie ich organizacji pracy i poszukamy słabych punktów. Marka też przekonamy. Witam, Antonin. Nie spodziewałem się pana tutaj. Musi się pan przyzwyczaić. Léonce Magellan jest mi wierny od chwili powstania One for One.
Zdaje się, że Consigny już pana gnębi. Nie ucieszył się z mojej nominacji. To normalne. Martin Girard był jego przyjacielem. Nie powiedział mi pan, że umarł. Jest pan przesądny? Jakoś to załatwię. Co? Nauczę się z nim pracować. Nic z tego. Consigny wie, że pan mu zagraża. Tu już pan przesadził. Umiem przewidzieć bieg wydarzeń. Tak będzie dobrze. Antena? Jak myślisz? Doskonale. Nie obchodzi cię? Obchodzi, ale to się przestawi. Kupimy nowe meble. Te są niedobre? Świetne. Spójrz, co przynieśli. Gwóźdź kolekcji. To nie nasze. Prezent od pana Magellana. No cóż, zabrać stary telewizor? Proszę bardzo. Do widzenia. Nie było ich tu przedtem. Pewnie też się sprowadzili. Gdzie jest twoje biuro? Moglibyśmy wysyłać sobie znaki. Kochanie, szykuj obiad, już idę. A ten znak rozumiesz? O ty. W każdym kraju problem byłby ten sam. Jak zamortyzować koszty szkolenia pracowników? Odpowiedź przynosi analiza czynności, jakie wykonują oni na swoich stanowiskach. Przestudiowaliśmy cały proces pod względem ergonomicznym, aby poprawić warunki pracy i wydajność. Co więcej, ludzie nie będą po 3 latach stawali się wrakami. Cieszę się w ich imieniu. Ale jak nie przeniosę zakładu, nie osiągnę 5% marży operacyjnej. Z naszych prognoz wynika, że tak. Przepraszam. Mogę pożyczyć pański nóż? Fartuch też? Nie trzeba. Jeśli tu umieścimy linię pakującą, mogę kroić mięso, a jednocześnie wykonywać inne czynności, co pozwoli mi zachować równowagę biomechaniczną. Koniec z bólami mięśni i stawów. A moja wydajność wzrasta o co najmniej 20%. Ty też tutaj? Ciężkie czasy. Wszystkie szczury walczą o jeden kawałek sera. U ciebie w porządku? A u ciebie nie? Złapałem już rytm. Mnie ciśnie Pirelli. Jeszcze skończę jak taki jeden, który go zwerbował. Facet nie przyjął awansu, pogubił się. Alkohol, depresja, zwolnienie. W końcu żona go rzuciła i wylądował pod mostem. Wyobrażasz sobie mnie pod mostem? Tak straszą, żeby z nas wyciskać coraz więcej. Właśnie. Co ten Pirelli sobie myśli? Muszę utrzymać rodzinę, ale mam też inne cele w życiu. No dobra, cześć. Nie możemy zaprosić przyjaciół, ale twoich kolegów? Tak. To tylko kolacja. Dla nowych przyjaciół? Podpisaliśmy pierwszy kontrakt z rzeźniami. Chciałem to uczcić. Fetujemy rzeźnie. Nie kpij. Później urządzimy też parapetówkę. Więc dziś będzie tak, jakbyś przyniósł pracę do domu? Wyglądam jak żona szefa? Jeszcze ci pokażę, kto tu rządzi.
Sandrine, narzeczona pana Breszta. Fanny, to od nas wszystkich. Bonsoir. Edwige. Ok. Bonsoir. Marc. Bonsoir. Bonsoir. Simon. Enchanté. Miło mi. Dopiero się urządzacie, więc pomyśleliśmy, to trochę jak parapetówka. Właśnie. Nie trzeba było. Bardzo ładne. Dziękuję. Było zbyt wypieczone. Jak usłyszeli, że sam przyrządziłeś, i tak wzięli dokładkę. Jesteś wstrętna. Słucham? Wygląda, że to cię bawi. Mogłabyś mnie trochę wesprzeć. Przeprowadzamy się, bo zmieniłeś pracę. Spędzamy oddzielnie weekendy, bo jesteś w pracy. Potrzebuję czasu, żeby się w tym odnaleźć. Nie sądziłam, że to będzie dla mnie takie trudne. Jeśli i ty będziesz na mnie wywierać presję, nie dam rady. Dokąd idziesz? Muszę ochłonąć. Rzuć mi kurtkę. Wracaj na górę. Nie, jestem upierdliwa. Przepraszam. Kochasz mnie? Kocham. To wracam. Proszę przyjść do mnie z rana, Consigny. Nie chciał odejść, więc go zabiliście. Ale to się tak nie skończy. Powiem wszystkim. Puśćcie mnie. Nie wtrącajcie się. Was też to spotka. Zostawcie mnie. Kto to? Wdowa po Martin Girardzie. Gdyby mąż ją widział. Pan Magellan zrobił wszystko, żeby jej pomóc. Był bardzo hojny, ale... Ludzie oskarżają firmy o całe zło. Brecht! Jak sprawa Mondaxu? Pracuję nad nią. Pytam, czy ma pan już jakieś pomysły? Mój zespół je opracowuje. To nie są jakieś tam rzeźnie. To Mondax, numer jeden w spedycji. 15 tysięcy agencji na świecie. Będę pana informował. Panie Consigny. To nie moja wina, że... Co pani tu robi? Nora Merteuil, pańska asystentka. A to nowina. Przysłała mnie dyrekcja. Miałam się zainstalować, żeby nie tracić czasu. Pan tu jest szefem, jeśli panu nie odpowiadam. Nora, tak? Pracujemy nad dużym zleceniem. Nie mam czasu pani wprowadzać. Mondax? To teraz najważniejsze. Umiem być samodzielna. Jedno pytanie. Z kim mam pana łączyć? Nie chcę później przeszkadzać. Tylko w ważnych sprawach. I z Sandrine. Pańską żoną? Nie mamy ślubu.
Allô? Ah, salut Abdou. Cześć Abdou. Ouais, ouais, ça va. W porządku. Ouais, bah l'appartement. Mieszkanie ekstra. C'est la belle vie. Powiedzmy, że jest wspaniałe. Bah oui, c'est wszyscy la marzą vie. O czymś takim. C'est celle dont tout le monde rêve. Antonin, w sobotę w domu? To już przeszłość. Czasami ma wolne popołudnie w niedzielę. Pewnie tak. A co u ciebie? Tak nagle dostałeś asystentkę? Dziwne, prawda? Dziewczyna jest w porządku, ale nie podoba mi się to. Bez przesady. Nie wiem, czy ją zatrzymam. Nie musisz odpowiadać, ale... Też się zajmujesz Mondaxem? A co? I tak mnie nie przebijesz. Znam ten sektor na wylot. Jutro przedstawiam projekt. Nasz Antonin nabiera pewności siebie. Był szeregowym inżynierkiem, a teraz proszę. Wybacz, żartuję. Cenimy się nawzajem. Jeden kontrakt mniej czy więcej tego nie zniszczy. Niech wygra najlepszy. Właśnie. Pirelli trochę ci odpuścił? On robi swoje. Ja swoje. Fanny, chcę się z wami spotkać o 14. Zaczynamy od nowa. Tamto mi się nie podoba. Ja jestem od takich telefonów. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Witam, Antonin. Pan Pirelli, agencja One for One. Nora, moja asystentka. Ponoć ma pan problem z Mondaxem. Wcale nie. Mówi się co innego. Consigny? Nie tylko. Wie pani, że stres pobudza do działania? W sytuacji zagrożenia zwierzę jest zdolne do niezwykłych wyczynów. Człowiek również, o ile nie sparaliżuje go poczucie winy, które obróci całą jego energię przeciwko niemu. Nie zamierza pan przegrać? Tym lepiej. Do zobaczenia. Wcześniej tylko o nim słyszałam. W końcu zaczęłam myśleć, że nie istnieje. W porządku, panie Brecht? Antonin. Nie widziałem Geoffroy. Ostatnio jest w kiepskiej formie. 7:30 w moim gabinecie, Consigny. Masz dobry słuch. Noro, dostałem wiadomość od Consigny'ego. O co chodzi? Mondax? Skąd wie, że utknęliśmy? Sądziłem, że jutro podejmie decyzję. Rozumiem, przepraszam. Do jutra. Zatańczymy? Wszystko w porządku? Tak. Z Sandrine też? Czemu pytasz? Ma smutną minę. To dla niej trudne. Większe mieszkanie, lepsza dzielnica, ładniejsze osiedle. Daruj sobie. Co ja takiego powiedziałem? Źle postępujesz. Nigdy cię nie ma. Nawet nie zadzwonisz. Nie mam czasu. Dla Sandrine też. Poskarżyła ci się? Nie tylko mnie. Martwimy się o was. Świetnie nam się układa, więc wypchajcie się swoją troską. Zwariowałeś? Quoi?
Wiecie, co ja przeżywam codziennie w pracy? To was nie obchodzi. Twoja praca i twoje wielkie ambicje to twoja sprawa. Pewnie. Wolicie się w to nie mieszać. Tkwicie w tej waszej przeciętności, bo inaczej musielibyście przyznać, że mi zazdrościcie. Tobie naprawdę odbiło. Już nic dla ciebie nie znaczymy? Idziemy, mam tego dosyć. Nie. Mogę tu nocować? Oczywiście. To jakiś spisek? Uspokój się. Chyba wolno jej zostać u przyjaciół. Baw się dobrze. Do jutra. Nic nie rozumiesz. Nie mogę tak żyć. Muszę to przemyśleć. Zatrzymaj się, baranie. Cholerne przedmieścia. Modax odrzucił pańskie propozycje. Za drogie, zbyt kłopotliwe. Słowem do niczego. Na szczęście wywalczyłem dla pana drugą szansę. Będzie trzech finalistów zamiast dwóch. Dziękuję. Nie ma za co. Robię to dla firmy. Chwileczkę. Zaręczyłem za pana, więc proszę nie spudłować. Bo inaczej ja pana odstrzelę. Halo, oui. Oui. Non. Non, non, impossible. Trzeba na nowo prześledzić strukturę, organizację pracy. Chcę mieć rozwiązania dla każdej kategorii pracowników. Tak, zrobiliśmy. Widać nie, skoro nas odrzucili. Postawcie się na miejscu tych, co tam pracują. Powtórzcie ich gesty. Poczujcie ich ból i zmęczenie. Nie znajdziecie rozwiązań, gapiąc się na swoje pępki. Spotykamy się o 19:30. Chcę mieć konkrety. Szef musi czasem podnieść głos. To nie znaczy, że ludzie zaraz go znienawidzą. Przygotować sprawozdanie? Tak, dziękuję. Jestem, albo mnie nie ma. Zostaw wiadomość. Może oddzwonię. To znowu ja. Zapomniałem ci powiedzieć, że przywieźli nowe kanapy. Są piękne. Wybraliśmy dobry kolor. Czekam na ciebie, żeby je wypróbować. Chciałbym wiedzieć, kiedy wracasz. Całuję cię mocno. Nie widuję ich teraz zbyt często. W sobotę spotkałem Sandrine. Wspomniała mi o waszych przejściowych kłopotach. Przejściowych. Ona potrzebuje wsparcia. Ma wrażenie, że się od niej oddalasz. To ona się wyprowadziła. Jest w takim wieku, że chciałaby zacieśnić wasz związek. W końcu mieć dziecko. To nie jest dobry moment. Jeśli tego nie rozumie. Nie w tym problem.
Ty też musisz wiedzieć, czego chcesz. Pomóc panu? Mam pełno danych, ale nie umiem ich efektownie przedstawić. Wie pan, co wymyśliła konkurencja? Nic nie znalazłem. Nie mam żadnych punktów zaczepienia. Nie chcę znów pracować na próżno. Może pani już iść? Na pewno? Chyba ma pani ciekawsze zajęcia. Kolacja z kuzynem, ale jeśli trzeba, mogę ją odwołać i popracować. Na pana pewnie czeka przyjaciółka. Jest chwilowo nieobecna. To znaczy? Nie ma jej. Do widzenia. To za szybko. Wątpię, czy zdołam. Zdoła pani skusić każdego mężczyznę. On pani pragnie. Proszę go schrupać. Nadal myśli o tamtej. Zrobię tak, żeby ona przestała o nim myśleć. Niech pani będzie uwodzicielska. Reszta przyjdzie sama. Metoda stara jak świat. Co pani tu robi? Próbowałam dzwonić, ale... Co się znowu stało? Mam coś na jutrzejszą prezentację. To miło, ale i tak nie dam rady. Zresztą jestem myślami gdzie indziej. Ta oferta najbardziej podoba się klientowi. Nie znam nazwy firmy. To dane poufne. Dosie również. Skąd pani to ma? Kuzyn jest ochroniarzem w Mondaxie. Znowu kuzyn. Jak mu opowiedziałam, w czym problem, stwierdził, że to nic trudnego, wystarczy skserować. Niezła ochrona. Rodzina to rodzina. Chciał mi pomóc. Bez obaw, ma inne nazwisko. Dobrze mi z panem. To znaczy, lubię z panem pracować. Jeśli to problem, uznajmy, że tej teczki nigdy nie było. Proszę wejść. Nie chcę przeszkadzać. Nie przeszkadza pani. Już zamknięte. Jean-Baptiste Pirelli. Agencja One for One. Rozmawialiśmy kiedyś telefonicznie. Czego pan chce? Antonin nie miewa się dobrze, odkąd pani odeszła. Co to pana obchodzi? To moja wina. Nie umiałem mu wytłumaczyć, że może panią stracić. Nie wiedziałam, że po godzinach dorabia pan jako psycholog. Proszę wyjść. Słusznie pani się gniewa.
Ale może pani jeszcze uratować swój związek. Dla mnie jest już za późno. Straciłem rodzinę w wypadku samochodowym. Żona odeszła z domu z tych samych powodów, co pani. Przepraszam. Jestem żałosny z tymi opowieściami. Proszę nie tracić czasu. Trafili w sedno. Ich system obniża koszty i odciąża pracowników. Jest mniej praktyczny. Powiedzmy, mniej zróżnicowany ergonomicznie. Lubisz niuanse słowne. Przepraszam. W porządku. Widzę jedno wyjście. Zaproponujemy rozwiązanie pośrednie, które ograniczy straty w skali globalnej. Pozostaje przekonać klienta, że to równie dobre, a tańsze. Strata na jakości w pierwszych latach stosowania systemu będzie minimalna. Poprowadzisz ze mną tę prezentację. Nie żartuj. Mówię poważnie. Sam byłbym za sztywny. Ty wniesiesz nowy powiew. To znaczy? Rozbudzisz ich ciekawość. Nigdy tego nie robiłam. Kiedyś trzeba zacząć. Przepraszam. Dobra byłam? Świetna. Ty też? A jak myślisz? Nora, moja asystentka. Geoffroy. Pracowaliśmy razem. Cóż, powodzenia. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Nie mówiłeś mi, że tu startujesz. Ty też nie. Sądziłem, że jako przyjaciele mamy ważniejsze sprawy do obgadania. Może się myliłem. Dosie, które przyniosłaś, to była oferta korpusu. Nie wiedziałam. Dobra, usunęłam nazwę firmy. Kuzyn tak chciał. Ale nie wiedziałam, że to twój były szef. Kto ci to powiedział? Ty, przedstawiając nas. Co to zmienia? Albo on, albo my. Chciałam, żebyśmy wygrali. Inaczej Consigny by cię wylał. Więcej tego nie rób. Okej, szefie.
Biegnij, chłopie, biegnij. Sandrine. Sandrine, écoute-moi. Kocham cię. Wróć do mnie. Je t'aime, je veux que tu reviennes. Nie będzie nam za ciasno we trójkę na nowej kanapie? O czym ty mówisz? Nie kłam, to żałosne. Bądź silny. Nie tego cię uczył twój nowy guru? Przepraszam, postąpiłem jak kretyn. Ale tylko ciebie kocham. Szybko stałeś się taki, jak chciałeś. Okrutny, nieszczery. Może zawsze taki byłeś, tylko się maskowałeś. Udawałeś uczucia, a ja, idiotka, tego nie dostrzegłam. Dobra. Rzucam to, chcesz? Odchodzę z firmy. Zostawiam wszystko i robimy sobie dziecko. Nie rozumiesz? To koniec. Nie chcę cię więcej widzieć. Trzeba to uczcić. Należy się nam. Nasz mistrz. Gratuluję. Nie na próżno pana popierałem. A gdzie Nora? Prezes chciał wiedzieć, jak poszło. Pana nie było, więc ją posłałem. To także jej zasługa. À la nôtre. Qu'est-ce qui se passe? O co chodzi? Consigny kazał mi powiedzieć Magellanowi, że kontrakt z Mondaxem to moja zasługa. I co powiedziałaś? A jak myślisz? Żeby cię wylali, to zajmę twoje miejsce. Cokolwiek będzie między nami, nie chcę, żeby ich knowania nas... Pani Martin Girard? Mogę pani jakoś pomóc? Wezwać taksówkę? Zasypali go opcjami na zakup akcji. Nie mógł z tego wybrnąć. Nękany. Kto go nękał? Pirelli? Zna go pan? Zwerbował mnie na miejsce pani męża. Nie wiedziałem o wypadku. To nie był wypadek, dobrze pan wie. Zabiliście go. Zabiliście. Thank you.
Surprise! Niespodzianka. Jak to ładnie u ciebie. Bon anniversaire. Wszystkiego najlepszego, synu. Dziękuję. Skąd wiedziałaś? W mojej kartotece są daty urodzin. Pan Pirelli przysłał kogoś po nas na dworzec. Wracam do kuchni. Siadajcie. Zaraz wracam. Co tu robi Pirelli? Kazał mi przygotować coś na twoje urodziny. Powiedział, że chcesz, żebym poznała twoich rodziców. Jako kto? Słucham? Skąd on wie, że jesteśmy razem? Myślałam, że od ciebie. Mogę cię przedstawić bez pośrednika. O nic nie prosiłam. Przynajmniej ciebie nie wykoszą żółtki. Tylko nie mów o żółtej zarazie. Miał pan problemy z Azjatami? Prowadziliśmy pralnię. Chińska rodzina zrobiła nam konkurencję. Zaniżają ceny. W rodzinie jest ich 12. Podatki płacą od dwojga. Narzucają tempo. O jakości nikt nie myśli. Jeśli chcesz ich pokonać, musisz pracować coraz więcej. Antonin już pracuje dużo. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Wygląda tak pewnie. Nora ma w tym swój udział. Nie wątpię. Jego poprzednia dziewczyna nie była. To, że nie jesteśmy już razem, nie oznacza... Co ja takiego powiedziałam? Sandrine była urocza, ale bez ambicji. Zawsze mu powtarzam, trzeba działać. Na wszystko jest pora. Wcześniej nie był jeszcze gotowy. Leons mówił, że dostał pan premię. Jest zadowolony. Dobrze się pan spisał. Dziękuję. Proszę pamiętać o moich 10%. A jak relacje z Consigny? Naciskał na Norę, żeby mnie oczerniła. Jakby chciał, żeby zajęła moje miejsce. Wkrótce będzie w stanie to zrobić. Niech pan usunie z drogi Consigniego i to szybko. Kariery są coraz krótsze. 5 lat w jednej firmie to maksimum. 5 lat, żeby dotrzeć na szczyt? Albo spaść na dno. Życie to ruch. W górę lub w dół. Już poszedł. Ma pan uroczą partnerkę. Dziękuję za wszystko, Pirelli. To wariat. Jakiś człowiek wdarł się do pana. Grozi, że wszystko wysadzi. Wezwijcie ochronę. Zobaczę, co się dzieje. Znam go. Dowiem się, czego chcę. Wezwijcie ochronę. Tylko ja wszystko zrozumiałem i w tym ich siła. O czym ty mówisz? Ty też mi nie wierzysz, to normalne. Nie darują mi. To mordercy. Jak chcą cię pozbawić stołka, jesteś już trupem. Powiedz, o co tu chodzi. Jesteś z nimi. Z nikim nie jestem. Trzymasz z Pirellim. Mówię, że z nikim nie trzymam. Po co mieliby cię zabijać? Ktoś chce zająć moje miejsce. Dopadną mnie, mówię ci. Tutaj nic ci nie grozi. Wyjdźcie stąd. Wynoście się.
Zatem ofiara, pracownik konkurencyjnej firmy, zabiegała o ten sam ważny kontrakt. Z jakiej branży? Spedycja międzynarodowa. Ale jakie to ma znaczenie? Ten człowiek był niezrównoważony. Diabeł tkwi w szczegółach. Twierdzi pan, że z ofiarą łączyły pana tylko luźne kontakty służbowe? Spotykaliśmy się w przelocie, jako pracownicy konkurencyjnych firm. Wyłącznie. Nic więcej pan o nim nie wie. Chyba miał dwoje dzieci. Córki. Alice i Marie, 6 i 10 lat. Dziękuję panom. Martin Girard i Benoit mieli umowy z Pirelli. Ilu jeszcze? Nie wiadomo. Pirelli naciska na nich, bo ma procent od ich dochodu. Jeśli ktoś się nie sprawdza, musi zwolnić stanowisko. Ale Benoit i Martin Girard nie chcieli odejść. Zmuszał ich do dymisji. Dymisja nie wpędziłaby ich w taki stan. Nikt nie chce stracić pracy. Dajemy z siebie wszystko. Skąd wiesz, jak to jest, gdy cię zwalniają? Już sam nie wiem, co jest normalne, a co nie. Ten Benoit zrobił ci świństwo. Chciałeś mu pomóc, a on się zabił na twoich oczach. Przeżyłeś stres, ale to minie. Weź kilka dni wolnego. Jedź do Kabur. Odpoczniesz. Ja dołączę do ciebie w weekend. Byłoby przyjemnie. Przeżyłem stres? Jak długo znasz Pirellego? Przestań, boję się. Chcesz, żebym wyleciał? Przestań, zajmiesz moje miejsce? Myśli, że Fastel zabił się przez pana. Mówi o wypadkach, zgonach. A co pani o tym myśli? Dobrze wiem, że nie zabijam swoich klientów. To mi się nie opłaca. Trzeba go zrozumieć. Pańskie metody mogą bulwersować. Odpowiadały pani, gdy załatwiłem pani etat asystentki z obietnicą szybkiego awansu. Albo gdy odprawiłem jego dziewczynę. Zakochała się pani, a to błąd. Miłość. Nieskończoność dostępna nawet pudlowi. Jak pisał Céline. Antonin jest w szoku. Porozmawiam z nim. Proszę go nie krzywdzić. Chcę tylko jego dobra. Wie pani o tym. Odległość od oczu? 60 cm. Nachylenie ekranu? 5 stopni. Na granicy, ale przejdzie. Częstotliwość odświeżania? 60 MHz. Niech podniosą do 70 i zredukują rozdzielczość do 800x600. Napiszę ci to.
Ktoś chce zająć moje miejsce. Dopadną mnie, mówię ci. Tutaj nic ci nie grozi. Wyjdźcie stąd. Dokąd idziesz? Muszę spokojnie pomyśleć. Wyślę ci dane mailem. Co się stało? Powiedz. Będę pod telefonem. Śmiertelny trekking Marjorie Blandamer. Adrien Melicourt zabił żonę i dzieci, a potem siebie. Aldi Fourche, członek zarządu banku, zaginęła. Dymisję bez powodu. Philippe Auberge, zaginięcie. Lord Merker, depresja. Jean-Baptiste Pirelli, łowca głów. Nie znaleziono żadnych wyników wyszukiwania. OFO, agencja rekrutacyjna. Nie znaleziono. Co to za kwiaty? Bratki, dla ciebie. Dziękuję. Pomożesz mi? Tak. Jest mi naprawdę... Wiem. Cześć, mamo. Nie śpię, mów. Kiedy Pirelli się z wami skontaktował? Dzięki, że mnie uprzedziłaś. Cieszę się, że mój ojciec emeryt znalazł pracę. Z cukrem? Tego nie było w moim dosie? Jedna kostka. Mogę wiedzieć, co pan tu robi? Nora mnie wpuściła. Martwi się o pana, jak my wszyscy. U mnie wszystko w porządku. Pan tak o mnie dba. O mojego ojca też. Nie ma sukcesu zawodowego bez stabilnej sytuacji osobistej. Biedny Fastel. Żona marzyła o trzecim dziecku, a on nie miał czasu. Nie będę słuchał tych bzdur. Za pół godziny mam zebranie. Nora pana zastąpi. Nie weźmie pan prysznica? Co mnie spotka? Przechodzi pan trudne chwile.
Nie wszyscy dobrze znoszą moją metodę naturalnej selekcji. Pan do nich jeszcze nie należy. Tych pan eliminuje. Większość eliminuje się sama, jak pastel. Zna pan teorię Adama Smitha o niewidzialnej ręce rynku? Zgodnie z nią suma jednostkowych egoizmów przekłada się na dobro ogółu. To podstawa liberalizmu ekonomicznego. Jestem taką niewidzialną ręką. Oliwie trybiki, kiedy się zacinają. Albo wymienia je pan na inne, gdy są oporne. Szybko pan rozgryzł system. To dowód, że nie myliłem się co do pana. Chciałbym zająć stanowisko Consigniego. Proszę mówić. Śmierć Martin Girarda go przybiła. Odnosi wszystko do przeszłości z bezproduktywną agresją. Osiągnął swój próg niekompetencji? Sam się do tego nie przyzna. Trzeba to zrobić za niego. Wie pan, co to oznacza? Nie będzie pan mógł tego cofnąć. Kariera trwa zbyt krótko, żeby tracić czas na skrupuły. Jak pan go wyeliminuje? Znajdę coś w jego dosie. Jeśli trzeba, mam wykwalifikowanych ludzi. Nie boi się pan, że któryś z nich pana wyda? To oni powinni się bać. Na pewnym poziomie korzyści nie zadaje się pytań. Kto oprócz mnie poznał pańskie metody? Mało kto mówi o tym tak otwarcie. Większość woli wierzyć, że zasłużyła na swoje stanowiska. Proszę zaczekać. Weźmie mnie pan za wariata, ale pod autem jest bomba. Powiedziałem Pirellemu, że chcę zająć pańskie miejsce. Kto to? Mój pracownik. W jego biurze ktoś się zabił. Nie chciał tego zrobić. Zmuszono go. Wrócimy do tego jutro. Pan będzie następny. Jak Martin Girard. Moje kluczyki. Twierdzi pan, że te osoby zamordowano. Naprawdę. Jak Benoit Fastella. A samobójcę u Magellana. Porucznik Boumedian może potwierdzić. Teraz niejaki Pirelli kazał zabić pańskiego dyrektora, żeby pan zajął jego miejsce, a pan go zaatakował, żeby go chronić. Consigniemu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Zbadaliśmy jego wóz. Nic nie znaleźliśmy. Pewnie Pirelli nie uwierzył, że z nim trzymam. Oszukał mnie, żebym stracił wiarygodność. Wiedział, że nie odpuszczę. Wie, jak nas popchnąć do błędu. Niewidzialna ręka. Niewidzialna. Proszę im wybaczyć. Ja was tak śmieszę? Bando kretynów. Tacy jak on wkrótce będą wszędzie. Też im ulegniecie. Tylko spokojnie.
Może pan teraz iść, ale jeszcze pana wezwiemy. Pan Consigny złożył na pana skargę. Proszę zadzwonić do Boumediana. Zrozumiał pan, co powiedziałem? Następnym razem będę mniej wyrozumiały. Z komisariatem 13 dzielnicy, do porusznika Boumediana. Bałam się, że on cię... Dzwoniłam wszędzie. Spójrz na mnie. Musisz mi zaufać. Sam nie dasz rady, skończysz jak inni. On wygrywa, izolując ofiary. Tylko razem możemy z tego wyjść. Tak. Razem. Ile Pirelli ci płaci za szpiegowanie mnie? A randki to dodatek, czy pracujesz na alkohol? Odpowiedz. Pracowałam dla Pirellego, ale przestałam. On cię przysłał? Nie. Bawiliście się moim kosztem. Nie wiedziałam, do czego jest zdolny. Manipulował mną jak wszystkimi. Tobą, twoją rodziną, Sandrine. Zabraniam ci o niej mówić. Przez niego nas przyłapałaś. Przestań kłamać. Jestem tu, bo cię kocham. Nic na to nie poradzę. Dziwka o złotym sercu, która dla miłości zdradza swojego Alfonsa. Daruj sobie. Myślałaś, że grzecznie stąd wyjdę, żeby mnie dopadli na zewnątrz. Naprawdę ci wierzyłem. Kochanie, jak mogłem. Z nim nie wygrasz. On jest ponad prawem. Ma wszędzie dojścia. Chodźmy stąd. Noro, tu jesteś. Przyjechałem jak najszybciej. To nie ja. Słuchaj swego serca.
Jakiego serca? Antonin! Tylko spokojnie. Proszę zaczekać w swoim biurze. Niech wyjdzie. Załatwcie to na zewnątrz. Panie Brecht, proszę oddać te dokumenty. Spadamy stąd. Mogę dać pieniążek temu panu? Pani Martin Girard. Mnie też Pirelli usiłował zabić. Proszę być moim świadkiem. Nie znam pana. Błagam, inaczej zginę. Pani na pewno uwierzą. Śmierć męża była dla mnie szokiem. Wymyślałam sobie różne jej przyczyny. A to był wypadek. Grozili pani? Nie. Przekupili panią? Dobrze pani wie, że męża zamordowano. Proszę mnie zostawić. Jestem zupełnie sama. Jest Geoffroy? Niedługo wróci. A kto mówi? Sandrine, to ty? Antoine? Nikt mi nie wierzy. Ja wierzę. Odpocznij, potem pójdziemy na policję. Zjawiam się nagle. Nawet nie spytałem, co u ciebie. Rzuciłam pracę. Geoffroy mnie gości, dopóki się nie pozbieram. Mnie też nie było łatwo. Antonin tu jest. Śpi. Kiepsko z nim. Czytaj. Piszą, że źle znosił napięcie w pracy. Kilka dni temu pobił swoją dziewczynę. Zabił kochankę, a potem siebie. Nora?
Zginęła przeze mnie. Zniszczyłem siebie i tych, których kochałem. Przestań. Dokąd idziesz? Zwolnić stanowisko. Nie rób głupstw. Proszę pana. Panie Brecht? Mówi porucznik Boumedien. Wchodzę. Idźcie stąd. Proszę opuścić broń. Zjeżdżajcie, inaczej on nie przyjdzie. Przykro mi z powodu Nory Merteuil. To nie pańska wina. Powinienem był wcześniej zadziałać. Zabiję tego śmiecia i nikt mi w tym nie przeszkodzi. Po pańskim rzekomym samobójstwie sprawdziłem listę, którą pan zostawił. Wszystko się zgadza. Nigdy go nie skażą. Trzeba go zlikwidować. I ja to zrobię. Nie. Consigny wycofał skargę. Zgadza się zeznawać przeciwko Pirellemu. Nie może pan teraz wszystkiego zepsuć. Choć nie w pełni świadomie, wykazał pan wiele odwagi, porywając się na niego. Jakiej odwagi? Proszę stąd iść. On zaraz przyjdzie. Opuścił Francję. Nic na niego nie mamy. Firma za granicą, konto w Luksemburgu, stare sztuczki prawne. Dlatego potrzebujemy pana. On ma żonę i adoptowanego syna, Gabriela. Wymyślił to, żeby wzbudzić pańskie zaufanie. Pomoże nam pan odnaleźć ludzi, którzy próbowali pana zabić. Dotrzemy do niego, obiecuję. Chyba nie pozwoli mu pan wygrać. Rok później. Boumedien odnalazł człowieka, który miał wysadzić auto Consigniego. Oczywiście nie znał Pirellego. Anonimowe zlecenie, 10 tysięcy euro w gotówce. Na pewnym poziomie korzyści nie zadaje się pytań. Za późno to zrozumiałem, Noro. Na pewnym poziomie ambicji człowiek staje się ślepy.